Za chwilę będziemy zaczynali, proszę Państwa. W tej chwili trwają jeszcze przygotowania techniczne, także za chwilę już oficjalnie, jak panowie redaktorzy będą gotowi, to będziemy mogli zacząć naszą transmisję kolejnego dyżuru senatorskiego online 21 marca o godzinie 20 za minutę, a więc jeszcze mamy minutę. Także jesteśmy w gotowości. Czy sprzęt gotowy, panowie? Minutka już. Dobry wieczór Państwu. Zaczynamy kolejny dyżur online, zorganizowany przy współpracy z dziennikarzami ciechanowskimi, z panem redaktorem Adamem Mosakowskim, panem redaktorem Arturem Iniarskim, a więc i Ciechanów Inaczej, lokalny portal informacyjny oraz portal Puls Ciechanowa biorą udział w naszej transmisji, która może jest dostępna nie tylko na moim kanale YouTube, ale również na Facebooku obu tych portali. Także witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mamy pierwszy dzień wiosny. Z jednej strony piękna pogoda, no z drugiej strony dochodzą do nas tragiczne wieści z Ukrainy i ta sytuacja, która jest obecnie, niewątpliwie zmieniła całkowicie kierunek debaty publicznej w Polsce i to, co się dzieje. A w tej chwili oddaję głos panom redaktorom, żeby zadawali pytania. Chciałbym tylko zachęcić Państwa do subskrypcji mojego kanału na YouTubie. Także witam serdecznie i zapraszam na kolejny dyżur. Dzień dobry, Adam Sokowski, Ciechanów Inaczej. Pierwsze pytanie w nawiązaniu do pana wprowadzenia od czytelnika. Czy Putin oszalał, panie senatorze? Co się dzieje? No, to jest, można krótko powiedzieć, że z punktu widzenia ludzkiego trudno absolutnie akceptować te zbrodnicze działania Federacji Rosyjskiej w stosunku do ludności ukraińskiej, do państwa ukraińskiego. A z drugiej strony mamy do czynienia z myślą imperialną, która ma odwieczną tradycję, ponieważ tradycja tak zwanego zbierania ziem ruskich, samodzierżawia, to jest tradycja, która napędzała politykę rosyjską i Polska szczególnie tragicznie tego od końca XVII wieku doświadczała. Przez XVIII, przez okres zaborów, przez rok 1920, przez II wojnę światową, po wojnie światowej, a więc niejako mamy każde w zasadzie pokolenie Polaków na przestrzeni ostatnich 8-10 pokoleń doświadczało tego, tej właśnie polityki rosyjskiej imperialnej. I ona się sprowadza do tego, że w tej chwili Rosja próbuje skonsolidować wpływy na tych terenach, które uważa za swoje tereny wpływów. No a Ukraina jest traktowana przez Rosję jako fragment Imperium Rosyjskiego. Tak się stało w wyniku rozpadu Związku Sowieckiego, że powstało samodzielne państwo. Natomiast od początku, jak tylko Ukraina powstała, a więc od 1991 roku, Rosja właściwie kwestionowała samodzielność, niepodległość państwa ukraińskiego, mimo że była gwarantem nienaruszalności granic, bo przecież w momencie, w którym nastąpiła deatomizacja Ukrainy, Ukraina zrezygnowała z broni atomowej, którą miała na swoim terytorium, to i Rosja, i kilka krajów zachodnich
gwarantowało nieposzanowanie granic państwa ukraińskiego. No ale Rosja już w 2014, no i przy okazji Majdanu to było, ale później również w roku 2014, kiedy nastąpił zabór Krymu, w Donbasie zajęto część terytorium. W tej chwili posunęła się następny krok w tej polityce i taka jest polityka Putina, natomiast sądzę, że ta cała wojna nie przebiega dokładnie według jego scenariusza, takiego powiedziałbym planu A, więc w tej chwili wdraża plan B czy plan C, przede wszystkim uderza w ludność cywilną, w strukturę cywilną państwa ukraińskiego, niszczy infrastrukturę, niszczy domy mieszkalne, atakuje miejsca, które powinny być w świetle prawa międzynarodowego chronione, bo to na przykład jak ten teatr w Mariupolu, gdzie byli przecież zgromadzone, były dzieci, gdzie ranni też byli, który został bestialsko zbombardowany, czy inne tego typu zbrodnie wojenne, których jesteśmy świadkami. No, wszystko to jest straszne, także z tego punktu widzenia po ludzku trudno sobie wyobrazić, odpowiadając na pytanie pana redaktora, zwracam się do pana redaktora Adama Mosakowskiego w tym momencie, to rzeczywiście można odbierać, że Putin zwariował, natomiast ta myśl imperialna jest brutalna, bezwzględna, nie liczy się absolutnie z człowiekiem, i bezwzględnie dąży do osiągnięcia swojego celu. I mamy do czynienia z takim przeciwnikiem, a jak ta walka powinna... To jest w ogóle osobny temat, o którym moglibyśmy długo rozmawiać. Panie senatorze, powiedział pan o tym, jak Ukraina otrzymała gwarancję nie tylko ze strony Rosji, ale także kilku państw zachodnich, gdy zrzekała się i oddawała na rzecz Federacji Rosyjskiej swój arsenał atomowy, który na jej terytorium był umiejscowiony. Nasi czytelnicy teraz patrzą na to wszystko i zastanawiają się. Pewne państwa gwarantowały to bezpieczeństwo, gdy integralność terytorialna Ukrainy została naruszona, bo nawet nie zagrożona, ale już naruszona, one nie reagują. No i zadają sobie pytania, co by było w sytuacji, my mamy też te pewne gwarancje wynikające z traktatu waszyngtońskiego ustanawiającego NATO. Czy możemy czuć się bezpieczni, czy też nie byłoby podobnej sytuacji jak w przypadku Ukrainy? Często spotykam się z tym pytaniem, spotykając się z Polakami i muszę powiedzieć, że nie mogę powiedzieć w 100%, że jesteśmy bezpieczni, absolutnie nic nam nie grozi. Niestety tego, proszę Państwa, nie mogę powiedzieć. Nie wiem, co będzie. Myślę, że tutaj jest pewien poziom gwarancji związanych z naszymi sojuszami. Myślę tutaj o Pakcie Północnoatlantyckim, ale my mamy różne doświadczenia historyczne i tutaj przede wszystkim powinniśmy się przygotowywać do takiego scenariusza, kiedy trzeba będzie rzeczywiście oko w oko stanąć z bardzo brutalnym przeciwnikiem, może nawet nie bezpośrednio w formie działań militarnych, ale poprzez i wojnę hybrydową, wojnę gospodarczą, szantaż energetyczny, różne piąte kolumny, tego typu działania i powinniśmy się do tego przygotować. Proszę Państwa, no w ubiegłym tygodniu w piątek była debata w Senacie na temat ustawy o obronie ojczyzny. Wiadomo, fundamentalna ustawa, jednomyślnie cały Senat poparł tę ustawę. Ale to, co jest bardzo ważnym elementem, to z jednej strony budowanie sił zbrojnych i tym się rząd zajmuje, ale z drugiej strony to, co doświadczenie ukraińskie pokazało, mianowicie jak ważna jest rola obrony cywilnej i przede wszystkim przygotowania obywateli do działań w sytuacjach kryzysowych. Proszę Państwa, może się śmiano w czasach PRL-u z przysposobienia obronnego, z tych wszystkich procedur, w każdej szkole były tablice, no teraz też niby są, jakie są drogi ewakuacyjne, były przygotowywane różne scenariusze, były przygotowywane schrony przeciwatomowe, no też to był fragment takiego zimnowojennego napięcia, które było, no tym niemniej ta obrona cywilna przynajmniej formalnie w jakiś sposób istniała. My przez te ostatnie 30 lat niestety w tym obszarze
są ogromne zaniedbania i zaległości, bo ta infrastruktura częściowo istnieje, ale częściowo jest niezdolna do użytku. I teraz bardzo ważnym elementem to jest budowanie na nowo obrony cywilnej i o tym w zasadzie wszyscy mówili w Senacie podczas tej debaty i tutaj czekamy na rychłą ustawę, która będzie niejako reanimowała obronę cywilną jako właśnie coś, co jest niesłychanie ważne i właśnie wojna w Ukrainie pokazuje, że gdyby ta ludność cywilna nie była zdyscyplinowana, nie reagowała odpowiednio na zagrożenia, nie podporządkowywała się decyzjom, nie komunikowała się między sobą, nie miała przygotowanych procedur, to te straty w tej wojnie byłyby znacznie większe. No i my tutaj mamy olbrzymią lekcję do odrobienia, mówię my, nie tylko parlamentarzyści, bo my jesteśmy w gotowości, żeby pracować nad tymi ustawami, państwo polskie i wszelkie struktury, bo przecież jest formalnie istnieje struktura obrony cywilnej, ale to wszystko trzeba reanimować, ożywić, prowadzić odpowiednie procedury, przygotować obywateli i to nie są oczywiście działania, które będą popularne, bo one się wiążą z jakimiś wyrzeczeniami, no ale z jednej strony na szali mamy bezpieczeństwo, życie i zdrowie, a z drugiej strony no, niefrasobliwość, która może przynieść fatalne wyniki i stąd uważam, że stara zasada, żeby być po prostu przygotowanym i gotowym, oby tego nie trzeba było używać oczywiście, no ale tego nie możemy wykluczyć, żeby ona była. Tutaj już doprecyzowując pana pytanie, czy w tej chwili istnieje bezpośrednie zagrożenie militarne, to znaczy czy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie wiem, nie daj Boże spadłyby jakieś rakiety czy tego typu historie. Bardzo wiele wskazuje, że na razie z tego co mówi pan prezydent, takiego zagrożenia bezpośredniego nie ma, ale widzimy, że ta sytuacja jest dynamiczna. Więc tutaj te obawy obywateli i to zaniepokojenie jest całkowicie zrozumiałe i cała sprawa polega na tym, że nikt, podkreślam, nikt nie jest w stanie w tej chwili dać jednoznacznej odpowiedzi. Tak, proszę Państwa, będzie tak albo będzie inaczej. My tego po prostu nie wiemy. I powiem, że ta niewiadoma tego rozwoju sytuacji to jest dodatkowy czynnik stresujący i działający na nastroje społeczne. Panie senatorze, tylko czy w kontekście tego, o czym pan mówi, czyli tej obrony cywilnej na Ukrainie, widzieliśmy, gdy w pewnym momencie rozdawano tam broń, także cywilom, czy to nie jest odpowiedni moment, by Polsce podjąć jednak pewną dyskusję na temat poszerzenia możliwości dostępu do broni? Oczywiście nie chodzi mi o takie rozwiązania, jakie część być może naszych słuchaczy czy widzów od razu sobie wyobrazi, że chodzi mi o taką sytuację jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie można sobie karabin kupić w Walmarcie przy okazji codziennych zakupów, ale o jednak poszerzenie tej możliwości dostępu do broni, oczywiście obwarowując to odpowiednimi przepisami, ale też poprzez zdjęcie pewnej uznaniowości, tak jak w tej chwili organów wydających te pozwolenia na broń. Oczywiście, że w tej chwili to jest czas, żeby taką debatę przeprowadzić. Jak wiemy, były różne projekty, bo i Kukiz składał taki projekt. W tej chwili Partia Republikanie, która stanowi fragment obozu Zjednoczonej Prawicy, też z taką inicjatywą poselską wychodzi. Sądzę, że w tej chwili jest dobry klimat i sądzę też, że ci wszyscy, którzy wyśmiewali na przykład Wojska Obrony Terytorialnej w momencie, w którym one powstawały, to właśnie biorąc pod uwagę, jak tego typu struktury militarne działają w czasie wojny na Ukrainie, to widać wyraźnie, jak bardzo właśnie w tej nowym formule wojny, która nie polega już, która jest no właśnie taką wojną hybrydową, ma elementy działań militarnych, ale ma też propagandowych, ma dywersyjnych, bardzo różne formuły. Po prostu są oddziaływania i socjotechnicznych różnych psychotechnik, które są stosowane, zastraszania właśnie tego klimatu niepewności, robienia paniki chociażby, że nie wiem, paliwa nie będzie, więc już szturm na stację jest, no i wtedy następują jakieś napięcia społeczne i nerwowo się robi.
To wszystko są elementy, które wskazują, że właśnie takie struktury jak obrona terytorialna, obrona cywilna, to są struktury, które powinny być, plus obywatele, którzy również mają możliwość wzięcia sprawy w swoje ręce i tworzenia, no mając jednak jakieś podstawy również w postaci broni, do tego, żeby tworzyć oddziały samoobrony. No proszę Państwa, no, wiele przykładów z historii można by wskazywać, gdzie to jest skuteczna metoda po prostu budowania oporu. I tutaj, jeżeli mamy zagrożenia dla istnienia substancji narodowej, możemy mieć za chwilę, no to trzeba być przygotowanych na różne działania. Ja tutaj absolutnie nie chcę straszyć czy zwiększać poziomu zagrożenia. Odpowiadam na pytanie pana redaktora Iniarskiego. No i pokazuję, jak po 24 lutego, jak, w jakiej my dramatycznej sytuacji się po prostu znaleźliśmy się. I tu się pewien element, to życie, które się tak toczyło, no nawet w tej sytuacji pandemii, no, która wydawała się czymś strasznym, no, ale z punktu widzenia tej wojny, no to ta pandemia już, że tak powiem, w cień odchodzi. Także tutaj ja przyznam się szczerze, że zmieniłem nastawienie. Ja byłem przeciwnikiem jakiegoś znacznego, podkreślam znacznego, poszerzania dostępu do broni palnej. W tej chwili wobec tej sytuacji, jeżeli byłaby rozsądna ustawa, byłbym skłonny poprzeć taką ustawę. Panie senatorze, skoro jesteśmy już przy legislacji i działaniach związanych z obecną sytuacją, to jakie jest pana zdanie na temat ostatniej propozycji zmian w Konstytucji dotyczących finansowania armii, wydatków na obronność, które bodajże propozycja padła wczoraj na spotkaniu premiera z opozycją? No to jest propozycja, o której dzisiaj mówimy, bo to spotkanie dzisiaj było. Ładnych parę godzin temu, bo to było w godzinach dość porannych to spotkanie. Więc proszę Państwa, no propozycja jest ciekawa, natomiast ona została sformułowana w formie ustnej. Potrzebne do tego są jakieś zapisy, no takie, żeby było wiadomo, co konkretnie, na jakich zasadach należałoby zmienić. Ja przypomnę, że myśmy przyjęli ustawę o obronie ojczyzny. W ramach tej ustawy fundusz, którego finansowane jest do ponad 3% PKB, ja przypomnę, że jest to bardzo wysoki wskaźnik, jeżeli chodzi o przeznaczenie środków publicznych na zbrojenia kraju. To tylko może Stany Zjednoczone, kilka krajów na świecie taki poziom osiągnęło. Mówię o krajach demokratycznych, nie mówię o krajach totalitarnych, bo to jest inna sytuacja. To tam został stworzony fundusz. Co więcej, ten fundusz jest wyjęty z budżetu, dlatego że to jest fundusz, który jest utworzony przy Banku Gospodarstwa Krajowego jako fundusz celowy, który może być zasilany między innymi z dochodów Narodowego Banku Polskiego, innych instytucji, form darowizn, jakichś też środków rządowych, ale nie tylko, emisję obligacji. I ten fundusz jest już niejako poza budżetem, tak? Ponieważ to nie wchodzi, wysokość tego zadłużenia wynikające z tego funduszu nie wchodzi w skład tak zwanego tego oficjalnego długu publicznego. Więc z tego punktu widzenia ten cel jest osiągnięty, więc ta propozycja, nie jest taka propozycja, że w tej chwili w ogóle nie można finansować na zwiększonym poziomie wydatków na wojsko, a dopiero zmiana w Konstytucji to umożliwi. To tak nie jest. Być może byłoby wygodniej zarządzać. Co ma na celu taka propozycja? Ja zaraz panu redaktorowi odpowiem na to pytanie. I to, co moim zdaniem może zabrakło podczas tego spotkania, to przede wszystkim kwestia jasnego określenia zasad polityki migracyjnej, którą ma państwo polskie, która no, uległa zmianie w związku z sytuacją i napływem ponad 2 milionów uchodźców z Ukrainy do Polski i sposobu pozyskania z Unii Europejskiej wsparcia finansowego dla obsługi tych 2 milionów osób, które do nas przybyły po tragedii wojennej.
czyli innymi słowy, żeby uwspólnotowić tutaj kwestie odpowiedzialności i solidarności w stosunku do uchodźców. Natomiast z tego, co słyszę, rząd polski nie wystąpił w tej chwili jeszcze o jakieś specjalne działania Unii Europejskiej w tym zakresie. A okno transferowe tak zwane, znaczy okno, kiedy opinia europejska jest pod ogromnym wrażeniem i jest nacisk społeczny, one jest krótkie. No za 2-3 miesiące to już, że tak powiem, będzie trochę po herbacie. Już nie będzie takiego klimatu, żeby o tych środkach mówić. I to mnie zastanawia, o tym mówili przedstawiciele opozycji na dzisiejszym spotkaniu, ale mnie to zastanawia, dlaczego rząd tutaj w tej sprawie nie występuje. Tak jakbyśmy mieli pokazać, że jesteśmy mocarstwem humanitarnym i sami damy radę. Oby tak było, no ale jednak tutaj trzeba w imię właśnie tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, uwspólnotawiać też. I tutaj ta propozycja, która pada, na przykład jedne środowiska opozycyjne mają 500 euro na uchodźcę, żeby Unia, czy jakieś inne, no bo są jednak wydatki, które wchodzą na polski budżet i na państwo polskie ciężary, które są potężne, a my też mamy sytuację, mamy inflację, mamy inne. To nie jest tak, że wojna nagle, byliśmy w sytuacji krainy mlekiem i miodem płynącej, wszystko było wspaniale, mamy ogromne zapasy i możemy dźwignąć ten ogromny ciężar i odpowiedzialność. To tak do końca nie jest. I teraz odpowiadając na pana pytanie, po co ta propozycja zmianą konstytucji, no przypuszczam, że jest to propozycja, opozycja uważa, że jest to tak postawienie opozycji pod ścianą, na zasadzie, no co, nie poprzecie środków na zwiększenie obronności, no a z kolei rząd przy tej okazji no, osiąga ten cel, że na temat różnych tematów, no zaczyna się dyskusja o konstytucji, notabene 3 kwietnia będzie 25 lat, czy drugiego wejścia tej konstytucji będą też różne uroczystości. I to, co moim zdaniem by należało zmienić w tej konstytucji, a nie mówię, ta konstytucja jest nie do zmiany, no to przede wszystkim doprecyzowanie zasad naszej obecności w Unii Europejskiej i w Pakcie Północnoatlantyckim, bo w momencie, w którym ona była przyjęta, myśmy byli poza NATO i poza Unią Europejską. I stąd słyszymy, że cały czas są różne spory nad prymatem, które prawo i tak dalej. I tutaj się wszyscy powołują na konstytucję i na traktaty międzynarodowe, więc to jest ten obszar, który by należało doprecyzować. Także ja tutaj nie chcę oceniać, czekam na propozycje. Być może te propozycje będą bardzo sensowne. Tego nie chcę w tej chwili, ale to powinno być sformułowane na piśmie. A poza tym, proszę państwa, no, mam trochę doświadczenia parlamentarnego. Zmiana konstytucji to nie jest 24 godziny ekspres legislacyjny. To jest cała procedura, która musi być przeprowadzona i to niestety jest czasochłonne i zanim to wejdzie w życie, to ładnych parę miesięcy by to musiało potrwać. No właśnie, czy w obecnej sytuacji... Przepraszam. Czy w obecnej sytuacji nie należałoby wpisać w konstytucję polskiego członkostwa w NATO czy w Unii Europejskiej, twierdzając, zamykając usta trochę tym wszystkim, którzy by chcieli ją Polskę wyprowadzić, jak widzimy, te sojusze zdają egzamin w obecnej sytuacji i miejmy nadzieję, że zdadzą dalej. I pozostaje ta dyskusja, jeżeli nie w takim temacie. To jest temat, który pojawia się, bo już kilka razy była koncepcja jakichś zmian w konstytucji na przestrzeni ostatnich lat. I jak wiemy, kończyło się to na niczym, bo jedyne, co zostało zmienione, czy prawie jedyne, co zostało zmienione, to są zasady przejmowania czy tych listów europejskiego listu gończego, tak, za przestępcami. Natomiast w tej konstytucji jest parę kwestii, ale ja sądzę, że w tej chwili no, i ze względów na wojnę na Ukrainie i ze względu na konflikty polityczne nie ma takiego za dobrego klimatu, żeby taką merytoryczną dyskusję odegrać.
mamy, można powiedzieć, takie bardzo spolaryzowaną scenę polityczną. Jeżeli coś rząd proponuje, no to opozycja do tego się ustawia tak, jak się ustawia i odwrotnie, jak opozycja coś proponuje, no to z kolei obóz rządzący nie ma takiego wzajemnego zaufania, a Polacy by moim zdaniem w tej chwili oczekiwali, żeby zawiesić na bok, odłożyć te wszystkie tradycyjne spory, które toczą się w Polsce i żeby tutaj nikt nie próbował, że tak powiem, ani tej wojny na Ukrainie wykorzystywać w jakikolwiek sposób do swoich celów politycznych, no bo wiadomo jest, że przy okazji wojny nastroje społeczne się zmieniają i może się pojawić taka pokusa, żeby na tym również skorzystać politycznie przez opozycję czy przez obóz rządzący. Ja tu nie mówię o mechanizmie, nie mówię o jakiejś konkretnej sytuacji. I to trzeba się ponad to absolutnie wzbić i przede wszystkim pokazać mądre przywództwo Polski, które przeprowadzi Polskę przez ten bardzo trudny czas, jaki mamy obecnie. I to jest moim zdaniem główne zadanie elit politycznych w Polsce i to nie tylko rządzących, ale również i opozycji, bo dla obywatela to nie ma znaczenia, czy poseł jest z obozu rządzącego, czy z opozycji, tylko on reprezentuje władzę, tak? Czy samorządowiec, czy przedstawiciele jakichkolwiek struktur władzy, tak? Także z tego punktu widzenia to jest moim zdaniem bardzo ważne, żeby przepracować te kwestie, odejść od tych sporów i, że tak powiem, wszystkie ręce na pokład i wspólnie działać. Panie senatorze, poruszył pan wcześniej kwestię związaną z tym kryzysem uchodźczym. Tutaj kilka takich pytań, które też się pojawiają. Pierwsze to obserwujemy, jak szybko zareagowali zwykli ludzie, z jaką taką naprawdę otwartością otwierali własne domy dla uchodźców, witali ich, zaczynali ich traktować niemalże jak członków rodzin. I to są takie wspaniałe gesty. Czy pańskim zdaniem, jako historyka, także wiemy o tych, o takich ciemniejszych kartach stosunków polsko-ukraińskich, to nie czas, żeby teraz o nich dyskutować, ale czy pana zdaniem ta sytuacja, która teraz tak zjednoczyła Polaków i Ukraińców, ma szansę na to, że to w ogóle zmieni, poprawi i utrwali te dobre stosunki między naszymi narodami? Czy to tylko taki odruch chwili solidarności i pewnego wsparcia, który za kilka miesięcy po nim nic nie zostanie? Nie, ja bym tak nie powiedział, że za kilka miesięcy nic nie pozostanie. Tu bardzo wiele będzie zależało właśnie od mądrej polityki migracyjnej, bo te napięcia, o których pan wspomniał, oczywiście można się odwoływać do historii, ale one mogą również wynikać z bieżącej oceny sytuacji. Jeżeli ktoś uzna, że ktoś inny ma lepszą sytuację z jakiegoś powodu, to jest najprostszy sposób, żeby podzielić ludzi. I dlatego ja uważam, że polityka powinna być migracyjna mądra, powinna jasno określać, na jakich zasadach państwo polskie ją prowadzi, jakie są prawa uchodźców, takie socjalne, dostępu do służby zdrowia, dostępu do możliwości zakwaterowania i żeby było to jasno określone, żeby nie było to na tej zasadzie, że my w tej chwili, no właśnie tak jak pan wspomniał, z porywu serca, to jest w ogóle fantastycznie, jak Polacy się zorganizowali, jak bardzo pomagają, to jest fenomen, absolutny fenomen i tutaj trzeba podkreślić tę wspaniałość. Natomiast tu jest ważne, żeby państwo również systemowo i strukturalnie stworzyło, no bo jeżeli będzie znaczna liczba, no to problemem numer jeden będzie chociażby kwestia zakwaterowania czy możliwości dostępu do mieszkań, tak? No jest oczywiste, że nie będzie, że nie ma absolutnie woli, żeby tworzyć jakieś obozy, getta i tego typu instytucje, bo to jest niehumanitarne. Natomiast na jakichś racjonalnych zasadach trzeba będzie to oprzeć, tak? Także, a na to będą potrzebne środki. I dlatego tak ważne jest, żeby Polska wystąpiła do Komisji Europejskiej i do struktur europejskich po prostu o solidarne udźwignięcie tych kosztów. Nie chodzi o to, żeby wyceniać
ile podanie herbaty kosztuje, to nie, broń Boże nie, ale chodzi o to, żeby realnie wyceniać takie koszty. Dlatego, że jeżeli my tego nie zrobimy, nagle się okaże, że trzeba będzie na przykład ograniczać te możliwości, które teraz mają uchodźcy w Polsce, właśnie ze względów ekonomicznych, to raz, że kto daje, a zabiera, jest takie powiedzenie, a po drugie, no to będzie rodziło różnego rodzaju napięcia. I tu państwo nie może generować, wzmacniać, i szczególnie, że my mamy trudny ten element, pan słusznie to podniósł tę kwestię, być może teraz już pokolenia, które bezpośrednio doświadczyły to, co się działo na Wołyniu w czasie II wojny światowej, to już są osoby bardzo mocno starsze, no, jeżeli jako dzieci te traumy tam przeżywały. I to nie jest jakiś główny temat debaty w tej chwili publicznej. Tym niemniej łatwo będzie wykorzystać go, i tu również w ramach wojny hybrydowej może się pojawić próba wykorzystania tych. Ja tutaj przypomnę, że Rosja ma wielką tradycję, jeżeli chodzi o wykorzystywanie różnych mniejszości do swoich celów. Pan redaktor, państwo doskonale pamiętacie, no, że wojska rosyjskie w Rzeczypospolitej w XVIII wieku stanęły pod hasłem obrony inowierców, czyli protestantów i prawosławnych. Rzekomo wtedy nietolerancyjna była rzecz, która była i tak na tle innych krajów europejskich wyjątkowo tolerancyjna religijnie, ale na tej podstawie Rosja zainstalowała swoje wojska przecież, jak istniało Królestwo Polskie i były legalne władze i było to suwerenne, teoretycznie niepodległe państwo. I Rosja potrafi mistrzowsko wykorzystywać tego typu historie, więc dlatego z tego punktu widzenia trzeba również moim zdaniem jasno określić zasady, jasno określić też możliwości, jakie my mamy. Tu nie bez przyczyny, no, była mowa chociażby o tym, jaką liczbę uchodźców Polska jest w stanie przyjąć. Co będzie w sytuacji, nie daj Boże, jak się okaże, to są 3 miliony, 4 miliony. No już w tej chwili do Turcji spłynęło przez rok po wojnie w Syrii ile? 2 miliony uchodźców i się mówiło o gigantycznym kryzysie humanitarnym i tak dalej. No my mamy już w ciągu miesiąca 2 miliony uchodźców z Ukrainy, a więc mamy sytuację zupełnie bezprecedensową. W tej chwili jest emocja, w tej chwili, ale za chwilę to może ta atmosfera rzeczywiście ulec zmianie. I tu jest potrzebna mądra i roztropna polityka, tak, żeby jasno tutaj te zasady określić i przede wszystkim zapewnić możliwość tego, żeby uchodźcy mogli w miarę normalnie żyć. No nie będą tak jak u siebie, tak? No, ale w miarę normalnie. To znaczy, żeby mieli dostęp do pracy, mieli dostęp do możliwości urządzenia sobie życia i żeby to było na takich zasadach, które nie będą wzbudzały emocji niepotrzebnych, że na przykład są w lepszej sytuacji niż obywatele polscy. Z jakiegokolwiek powodu, tak? Czy dostępności do służby zdrowia, czy do jakichś innych usług publicznych. Bo to właśnie może być zarzewiem, które później będzie wykorzystywane. Panie senatorze, powiedział pan bardzo ważną rzecz o tej konieczności stworzenia pewnych ram, pewnych zasad. I teraz tak, widzimy, powiedzieliśmy o tych zwykłych ludziach, którzy przyjmują uchodźców. Widzieliśmy też chociażby w Ciechanowie, ale też i w sąsiednich gminach, powiatach wspaniałą i szybką reakcję samorządów, gdzie momentalnie, gdy wybuchł tylko kryzys przecież w czwartek, w nocy z Ciechanowa już wyruszył pierwszy transport zorganizowany przez Urząd Miasta do naszego miasta partnerskiego Chmielnicki. I teraz myślę, zarówno ja, jak i Adam, pewnie także pan senator ma świetny kontakt z samorządowcami, na co oni się skarżą. Na to, że chociażby jeśli chodzi o te kwestie przygotowywania miejsc pobytu uchodźców, najpierw pan wojewoda wysyła pytania, prośbę o przygotowanie zestawień, miejsc i tak dalej. Mówi o pewnych stawkach, które samorządy później otrzymają. Natomiast w momencie, gdy dochodzi już faktycznie do sytuacji, gdy samorządy muszą zacząć kwaterować tych uchodźców, nagle słyszą, że no tak, to wy kwaterujcie, ale z tymi pieniędzmi to ja jeszcze nie wiem, bo na razie to my tak wstępnie musicie wykazać dobrym sercem. I teraz, żeby czy nie okaże się znowu, bo ja rozumiem pewne obawy samorządowców, którzy coś zrobią, czy się okaże, że nie będzie komu za to zapłacić.
Panie redaktorze, trafił pan w sedno problemu, ponieważ podczas debaty senackiej myśmy ten projekt o pomocy uchodźcom robili 1,5 tygodnia temu. Też ten temat padł, bo pan słusznie zauważył, że w pierwszych dniach, czyli tam niedziela, załóżmy po 24 dniu lutego, no to niektóre samorządy zawierały z podmiotami, mając promesę od wojewodów, na przykład z Dolnego Śląska znam takie sygnały, 120 zł stawkę za osobę, znaczy za uchodźcę, tak? Kwatera plus wyżywienie. Później się okazało, że te stawki już są inne. W ustawie, która została zaproponowana, jest 40 zł dla osoby fizycznej, która taką pomoc zorganizuje. Czy to jest dużo, czy mało? Ja nie chcę się w tej chwili dyskusji wstrzymać na ten temat, ale też te zasady nie są jasno określone. Co więcej, to co podnoszono w debacie, nie ma procedur samorząd, żeby sprawdzić, tak? Ktoś deklaruje, że przyjął 8 osób i podpisuje umowę z gminą, czy jakieś porozumienie w tym zakresie, ale czy rzeczywiście, jak długi okres, to są publiczne bądź co bądź pieniądze, więc jakieś zasady. Więc tutaj widzimy, że te zasady rzeczywiście wzbudzają emocje i tutaj to, co ja od początku mówiłem, o tych pytań, które panowie mi zadajecie, to jest mieszkanie i wszystko, co jest związane z mieszkaniem, to jest w zasadzie fundament, tak? No bo to jest ta podstawa, która daje jakieś zakotwiczenie rzeczywistości i możliwość po prostu działania. No. Więc tutaj jeżeli i baza publiczna, podkreślam, baza publiczna nie jest w stanie zakwaterować 2 czy 3 miliony uchodźców. Bez uruchomienia bazy prywatnej, tej, którą ludzie mają, czy nawet bazy jakiejś turystycznej, na przykład powiat pucki, w którym są setki tysięcy miejsc, cały wysp Hel tam i setki tysięcy miejsc, to jest baza, która by mogła być wykorzystana, ale na jakichś bardzo racjonalnych zasadach, na ten czas szczególnie przejściowy. Tylko to trzeba było pomyśleć. Tu sądzę, że pewnym cieniem się położyło to, i tu niestety muszę krytycznie coś powiedzieć, otóż dziś wiemy, że rząd, i w ogóle rządy europejskie miały świadomość mniej więcej od listopada co do rozwoju sytuacji na Ukrainie. I to był ten czas, a więc od listopada, kiedy było wiadomo, że już na Ukrainie coś się wydarzy, to był ten czas, żeby chociaż studialnie opracować zmiany w polityce migracyjnej, zatrudnić takich fachowców jak chociażby pan profesor Duszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego, pan profesor Kaczmarek, tam jest specjalny instytut, który się zajmuje migracjami. Tam są naukowcy, którzy mają dorobek, wiedzę, analizy różne. Przygotować różne modele i przygotować założenia aktów prawnych, które należałoby zmienić. I moim zdaniem parlament tu powinien właściwie non-stop cały czas pracować nad poszczególnymi sektorami, żeby się do tego po prostu przygotować. I wtedy byśmy, sądzę, byli w innej sytuacji. I określić też możliwości państwa polskiego. Profesor Duszczyk twierdzi, a ja nie mam podstaw, żeby mu nie wierzyć, bo ma dorobek w tym, jest ekspertem, jest specjalistą, że Polska długotrwale, na dłużej jest w stanie wchłonąć 700 tysięcy uchodźców. A jak to się ma do tych 2 milionów, czy za chwilę jak będzie to więcej? No więc jest coś takiego jak pewna wydolność państwa, która wymaga po prostu przygotowania tego wszystkiego. I tutaj samorządowcy oceniają to w ten sposób, że państwo no jest takim troszkę, znaczy rząd, tak, chce być takim troszkę dobrym wujkiem, zepchnąć na samorządy ciężar, plus na, tak odbierają samorządowcy i później się powie, no widzicie, myśmy dobry wujek chcieliśmy, no ale samorządy nie dały rady albo gdzieś tam coś nie tak robią. I trochę coś w tym jest, dlatego że państwo za mało bierze na siebie takiego ciężaru. I my jutro mamy komisję ustawodawczą o godzinie 16 i na przykład będziemy pracowali nad projektem ustawy komisyjnym, który uruchamia dla uchodźców
bazę państwową, tak? Lasy państwowe, różne spółki, różne podmioty publiczne, różne instytucje. Mają potężną bazę, taką wypoczynkowo, konferencyjno, tego typu bazę, którą można by było w tej chwili, która w zasadzie stoi pusta, którą można by było w tej chwili na racjonalnych zasadach wykorzystać. To nie mówimy tutaj o tysiącach miejsc, tylko o dziesiątkach tysięcy miejsc, które w tej bazie są po prostu i będziemy nad takim projektem pracowali. Podobno rząd równolegle przygotowuje taki szerszy pakiet. No ale to, proszę Państwa, trochę wszystko późno jest. My już jesteśmy na poziomie 2 milionów przybyłych uchodźców. Zanim te ustawy wejdą w życie, zanim zostaną opublikowane, zanim zaczną działać, a to już trzeba po prostu podejmować realne działania w tym zakresie. I tu jest problem. I tu też uważam, że powinna być w tym szczególnym czasie taka szczególna ścieżka reprezentacji różnych podmiotów samorządowych, typu Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich, no, tych wszystkich organizacji, które zrzeszają samorządy. No jest ta niby stała komisja rząd-samorząd, która po prostu powinna nieustannie dyskutować, bo za chwilę się okaże, że samorządy może by i mogły coś zrobić, ale na przykład środków nie mają odpowiednich, albo ustawowo czegoś nie mogą zrobić, albo że coś muszą rozstrzygać w cyklu przetargu, a zorganizowanie przetargu to parę tygodni trwa, a jest potrzeba chwili. Bardzo różne tutaj mogą być elementy, które po prostu są potrzebne do tego, żeby szybko działać. No i w tym zakresie tak to moim zdaniem powinno wyglądać. Panie senatorze, reasumując, pomoc uchodźców opiera się głównie na dobrym sercu Polaków, za to im chwała, i na organizacjach pozarządowych, NGO-sach, które też zdały egzamin, na które nie cieszyły się sławą w ostatnim czasie, wśród rządzących, może tak. Amerykanie przekazali $48 milionów i przekazali je bezpośrednio właśnie NGO-som na pomoc uchodźcom. Nie przekazali tego do dyspozycji rządu. Czy to nie jest pewien przejaw braku zaufania do rządzących ze strony Amerykanów? Nie, ja bym tego w ten sposób może nie odbierał. No, po prostu widać wyraźnie. Już w tej chwili widzimy, które NGO-sy, czyli organizacje pozarządowe się świetnie sprawdzają w obecnej sytuacji. I to jest dosyć proste ocena tego i właśnie wsparcia finansowo tych NGO-sów. No jest cała struktura przecież, która monitoruje NGO-sy ze strony rządu i też jest tam możliwość wspierania tych NGO-sów właśnie ze środków publicznych z kolei i ona z tego co wiem też działa. Natomiast obawiam się, że te wszystkie środki, które na razie spływają, plus nawet ta zapowiedź z Unii Europejskiej na tam, 500 milionów euro mówiono, to są nieadekwatne kwoty w tej chwili do skali potrzeb i wyzwań. I tu rzeczywiście jest potrzebna aktywność rządu w tym zakresie. Ja bym tak nie deprecjonował tej administracji rządowej. Bo jak dzielimy administrację publiczną, jest samorządowa, rządowa, tak? Ja bym jej nie deprecjonował, natomiast rzeczywiście od strony takiej legislacyjnej, organizacyjnej, no i przede wszystkim stworzenia ram funkcjonowania tego wszystkiego, ja mam bardzo duży niedosyt, jeżeli chodzi o administrację rządową w tej sytuacji kryzysu. Podkreślam jeszcze raz, my jako obywatele może nie mieliśmy tego, i też mówię to jako obywatel, chociaż jestem parlamentarzystą, nie mieliśmy być takiej wiedzy na temat stopnia zagrożenia sytuacji na Ukrainie, jaką miała administracja publiczna i kierownictwo państwa. I to był ten czas, który nie należało przespać, tylko należało się do tego przygotować. Przygotować sobie różne warianty rozwoju sytuacji. Panie senatorze, kończąc już ten temat związany z uchodźcami, pytanie przesłane przez pana Cezarego Szyskiego, prezesa Ciechanowskiej Lewicy Samorządowej,
który, no tutaj widać od razu zawód pana Czarka, czyli nauczyciel. Pytanie mianowicie jest takie. Wkrótce do polskich szkół może trafić duża grupa dzieci ukraińskich. Czy należałoby dla nich tworzyć oddzielne klasy, czy też od razu włączać do klas z polskim językiem wykładowym? No to jest dyskusja w środowiskach. Dziękuję za to pytanie. Ja osobiście uważam, że jeżeli chodzi o starsze roczniki, to przede wszystkim to, co można by teraz było zrobić, to przy współpracy z administracją oświatową ukraińską, z zachodniej Ukrainy, przede wszystkim wdrożyć nauczanie online, a więc stworzyć bazę do tego, żeby ta starsza młodzież, powiedzmy siódma, ósma klasa, licealiści, mogli z tego korzystać, bo to jest stosunkowo proste do uruchomienia, nie ma bariery językowej, nie oprowadziliby to ukraińscy nauczyciele i nie ma też różnic programowych. Czy to jest na dłuższą metę rozwiązanie? No to jest dylemat. Dlaczego? Że kwestia zależy, czy te 700 tysięcy dzieci, które podobno w tej chwili są w Polsce, czy one już tutaj w Polsce pozostaną, czy to jest chwilowe, czy one wrócą na Ukrainę, czy być może wyjadą do innych krajów. Jeżeli tutaj zostaną, no to z tego punktu widzenia dla nich by było najlepiej wejść w polski system edukacyjny, żeby uzyskali, no, żeby po prostu ten poziom wykształcenia, programy i tak dalej, żeby to wszystko było kompatybilne z tym, że w przyszłości chcą w Polsce mieszkać. Natomiast jeżeli to jest rozwiązanie chwilowe, to wdrażanie ich do polskiego systemu i polskich programów, kiedy te dzieci wrócą za jakiś czas na Ukrainę, miejmy nadzieję, że tak będzie, no to rzeczywiście to niewiele da tym dzieciom, no poza tym, znaczy nie mówię, że nic nie da. Także jest to tutaj dylemat i tu jest, myślę, problem i co do zasady ja jestem raczej zwolennikiem, żeby tworzyć odrębny system. Jednak mimo wszystko, dlatego że problem adaptacji tych klas wyrównawczych, tego wszystkiego jest problemem, który będzie bardzo trudnym wyzwaniem dla administracji szkolnej. Tak? Wiemy, że organami prowadzącymi są właśnie samorządy, czy powiaty, czy gminy. I to zależy od stopnia szkolnictwa, tak? Więc tu oczekiwałbym od z kolei od Ministerstwa Edukacji, żeby miało bardzo jasny, precyzyjny pomysł całościowy, jaki to pokazuje, bo takie też pójście takie na żywioł, a jakoś to będzie, jeden dyrektor sobie lepiej daje radę, czy jeden samorząd, a drugi gorzej. No na przykład w Warszawie jest w tej chwili gigantyczny problem, ponieważ jest około 100 tysięcy dzieci ukraińskich. Jeżeli te dzieci wszystkie by weszły do, to ten system w Warszawie edukacyjny tego po prostu nie będzie w stanie udźwignąć, więc to jest też problem, przed którym samorząd akurat warszawski stoi w tej chwili. Także ja tutaj uważam, że powinna być krótka debata, powinny być zarysowane kierunki, i powinny być rozwiązania systemowe w tym zakresie, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego problemu. Panie senatorze, kończąc już ten temat, no bardzo ważny, ale przechodząc do spraw bieżących, no pisaliśmy o tym i na gazecie, i koledzy z portalu Cichanów inaczej, chociażby po konferencji z panem senatorem, ale w związku z tym, że to pierwszy dyżur online po ważnym dla pana wydarzeniu, czyli wykluczeniu pana z klubu Prawa i Sprawiedliwości, czy mógłby pan chociaż w krótkich zdaniach tym czytelnikom, tym naszym słuchaczom, którzy jeszcze nie mieli okazji jakoś szerzej zapoznać się z tym, co się wydarzyło i co to i czy, a jeśli tak, to co zmieni to w pańskim bieżącym funkcjonowaniu jako parlamentarzysty z naszego regionu, naszego senatora, zmieni bądź nie zmieni? Panie redaktorze, proszę Państwa, dyżur organizujemy w biurze senatorskim w Ciechanowie przy ulicy Mickiewicza 3, które działa. Dyrektorem biura jest pan Robert Kuciński, który też jest radnym miasta Ciechanów i też się tutaj nic nie zmienia. Jeżeli chodzi o moje zaangażowania względem pracy w okręgu, też nic się nie zmienia. Nadal będę aktywny, nadal będę w imieniu państwa podejmował interwencje, będę działał tak, jak najlepiej potrafię. Jeżeli chodzi o moją aktywność w Senacie, też jestem jednym z najaktywniejszych senatorów w tej kadencji.
i podobnie zresztą jak w poprzednich, i tutaj też nic się nie zmieni. A to, że nie jestem w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, dlaczego tak się stało, co to oznacza i ocenę polityczną tego faktu, zawarłem w moim oświadczeniu, które było wydane 22 lutego. Jest dostępne dla tych osób, które są zainteresowane, na stronie internetowej www.jmjackowski.pl. Wystarczy wpisać moje nazwisko Jan Maria Jackowski w Google'ach i ta strona też wyskoczy. Można sobie przeczytać. Co więcej, też na portalach u panów redaktorów, czyli Ciechanów Inaczej i Puls Ciechanowa, też to oświadczenie było. Ja bym nie chciał w tej chwili powtarzać tego oświadczenia, ale pokazałem tło, dlaczego zostałem wykluczony. No generalnie to, co powiedział nawet jeden z działaczy Prawa i Sprawiedliwości. No, panie Jackowski, przecież pan w tych krytycznych wypowiedziach, czy o Polskim Ładzie, czy o piątce dla zwierząt, czy o uposażeniach współpracownic pana Glapińskiego, czy o pewnych niedoróbkach tych wszystkich ograniczeń związanych z pandemią, czy w innych kwestiach, to przecież pan mówił prawdę. To dlaczego pana zaprawdę wykluczono z klubu? No, odpowiedziałem, no trafił pan w sedno rzeczy. Czasami jak się mówi im prawdę, czy realnie ocenia się sytuację, no to się jest wykluczanym, zamiast wykluczać te błędy, które są popełniane przez takie środowisko. Ale już nie chcę tutaj wchodzić w tej chwili, nie czas, nie miejsce na jakąś tam polityczną ocenę tej sytuacji. Dla osobom zainteresowanych polecam właśnie zapoznać się z tym moim oświadczeniem, które cały czas wisi na tej mojej stronie www.jmjackowski.pl. Od razu jak się wejdzie na stronę, jest dostępne, plus różne inne tam moje wypowiedzi, komentarze, które w mediach jakiś czas temu na ten temat się pojawiły. Ale od strony państwa, czyli od strony mieszkańców północnego Mazowsza, subregionu ciechanowskiego, nic się nie zmienia, ponieważ ani ja nie zmieniłem poglądów, ani ja nie zmieniłem sposobu moich działań publicznych. Ja pozostaję nadal tą samą osobą i mam takie same poglądy. Chcę robić politykę i być parlamentarzystą, który jest wierny tym wartościom, które wyznaję, których całym moim życiem publicznym i zawodowym świadczę. I tutaj się absolutnie nic nie zmieniło w tym zakresie. Co więcej, ja oprócz bycia wiernym wartościom, również uważam, że państwo polskie powinno być państwem silnym, powinno być państwem poważnym i powinno służyć obywatelom. I również w tych moich działaniach zajmuję postawę propaństwową. Także tutaj, panie redaktorze, nic się nie zmieni. Panie senatorze, czyli za mówienie prawdy trzeba ponosić odpowiedzialność. No, to jest oczywiste, ale też i konsekwentnie. Nikt nie powiedział, że to no można właśnie powiedzieć, już tak ewangeliczne jest, także. Tutaj kolega zaczął temat. W swoich dotychczasowych wypowiedziach wykazywał pan często właśnie dociągnięcia, potknięcia, a wręcz afery rządzących. No jak widzimy, ostatnia sytuacja przykryła, tak to się mówi w mediach, te rzeczy, czyli Pegasusa, Polski Ład, wszystkie te problemy. No i inflację, drożyznę. Tak, w ogóle się okazało, że ten chleb jest droższy przez wojnę, a nie przez inne rzeczy. Ale jakby moje pytanie brzmi tak, no, to wszystko zniknęło z debaty publicznej. Dlatego nie ma w mediach. Kiedy powinno to wrócić? I czy może powinno wrócić? Czy powinniśmy już zapomnieć o tym? Panie redaktorze, ja bym chciał, żebyśmy o tych problemach mogli zapomnieć, w sensie, żeby one pozytywnie były rozwiązane. Niestety nie. Eksperci mówią, że w tym roku może kilkunastoprocentowa być inflacja.
no ona jest w jakiś sposób wyniszczająca dla portfeli i można powiedzieć w ten sposób, że niestety i inflacja, i drożyzna, i wojna na Ukrainie spowoduje, i to co powiem nie będzie popularne, ale nie stanąłbym w prawdzie, gdybym Państwu tego wprost nie powiedział, ale w mojej ocenie będzie oznaczała obniżenie poziomu życia Polaków. Takie niestety będą tego konsekwencje. To będzie rodziło również konsekwencje społeczne, gospodarcze, polityczne, kulturowe. I dlatego uważam, że my wchodzimy w bardzo trudny moment i uważam, że prędzej czy później, odpowiadając na Pana pytanie, te tematy wrócą, ponieważ obywatele przez pryzmat własnego doświadczenia tego, ile mają pieniędzy po prostu, ile im zostaje, jak wygląda ich sytuacja osobista, no, będą oceniali to, co się w Polsce dzieje, i ta debata moim zdaniem wróci. Natomiast pytanie brzmiało, tak naprawdę też chodzi o to, czy my nie zapomnimy o Pegasusie, podsłuchach, wysokich pensjach, czy my po prostu o tym nie zapomnimy, tak? Czy obecna bardzo ciężka, trudna sytuacja, tak jak Pan podkreśla, nie spowoduje tego, że po prostu przestanie to nas interesować. Zajmiemy się właśnie zmniejszeniem naszego komfortu życia, a zapomnimy o tych przyczynach. Panie redaktorze, to będzie zależało od tego, co się będzie działo, tak? Jeżeli, nie daj Boże, ta wojna będzie eskalowała, jeżeli ona będzie coraz większa, no to sądzę, że te tematy będą zupełnie na marginesie debaty i ludzie będą narzekali, no ale, że tak powiem, wszystko spadnie na karb wojny i tej sytuacji. Natomiast jeżeli ta sytuacja w jakikolwiek sposób pozytywny będzie się normalizowała, będzie jakiś rozejm, jakieś rozmowy pokojowe, jakieś wygaszenie tego konfliktu, no to sytuacja też będzie inna, więc nie potrafię panu jednoznacznie na ten temat odpowiedzieć. Ja już tutaj z kolegami żartujemy, że właściwie ta kadencja parlamentu i rządu to była tak, 2 lata COVID-u, też wiele rzeczy zwalano na COVID, urzędy tam czasami nie działały, COVID wiadomo, zamknięte, nie można załatwić i tak dalej, i tak dalej. Teraz mamy znowu z kolei wojnę na Ukrainie, a więc jest to na pewno no, bezprecedensowa kadencja po wojnie. Znaczy po 89 roku na pewno bezprecedensowa kadencja. Jak ona się zakończy, co będzie dalej, tego proszę Państwa nie wiem. No ale mam nadzieję, że tutaj te wszystkie takie straszliwe scenariusze, które gdzieś tam można w internecie wyczytać, czy różni eksperci na ten temat się wypowiadają, no nie będą takie straszliwe i mam nadzieję, że będzie to inaczej. Jesteśmy w momencie Wielkiego Postu, przygotowujemy się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. No i myślę, że tutaj potrzebne nam jest trochę optymizmu, a przede wszystkim taka ogromna nadzieja. Panie senatorze, ostatnie pytanie od naszego czytelnika, no dosyć szczególnego, ponieważ od pana Marka Kiwita. Ale od tym razem, pana wójta. Tak, ale tym razem nie jako od wójta gminy Ciechanów, a bardziej z punktu widzenia nowej funkcji, którą od niedawna pan Marek Kiwita pełni, czyli przewodniczącego Rady Powiatowej Nowej Lewicy, i poprosił nas, byśmy zapytali pana senatora, czy jeżeli on zorganizuje właśnie jako te struktury lewicowe spotkanie z działaczami, sympatykami, z wyborcami, to czy pan senator przyjmie zaproszenie na takie spotkanie, by z tym środowiskiem także porozmawiać? Oczywiście, że przyjmę. Spotykam się z przedstawicielami różnych środowisk. Jestem senatorem ziemi ciechanowskiej, to są mieszkańcy subregionu ciechanowskiego i bardzo chętnie, wiele osób znam osobiście, bardzo chętnie podyskutuję. Nie zawsze wszystkie poglądy podzielamy, ale to nie znaczy, że musimy być jednomyślni. Natomiast zawsze możemy konstruktywnie i merytorycznie dyskutować. A skoro już jestem przy głosie, panie redaktorze, to ja zwracam się z apelem do pana wójta Marka Kiwita. Drogi panie wójcie, otóż na terenie pana gminy jest Sokołówek. Sokołówek, jak wiadomo, jest miejscem szczególnym, ponieważ tam powstała, założona przez w wyniku daru
dla społeczeństwa Tomasza Klonowskiego, szkoła rolnicza, która odegrała bardzo ważną rolę w podnoszeniu kultury rolniczej na północnym Mazowszu i znana bardzo szkoła. W tej chwili teren tego parku i tej części, na którym ta szkoła się mieściła, jest we władaniu gminy wiejskiej Ciechanów, a więc jest pod panem. I marszałek Struzik by bardzo chętnie przejął ten w opiekę, żeby w sposób właściwy prowadzić taki możliwość działania i upamiętniania dorobku właśnie tej szkoły rolniczej, ale z tego, co do mnie dochodzi, słyszę, że pan chce na tym zrobić interes i sprzedać marszałkowi za jakąś tam kwotę, na którą w budżecie województwa mazowieckiego środków nie ma. W związku z tym apeluję do pana, żeby skoro Tomasz Klonowski dał za darmo ziemię, grunty i pobudowano z funduszy szkołę, żeby pan za darmo dla dobra publicznego i dla pożytku wszystkich mieszkańców subregionu ciechanowskiego przekazał jak najszybciej ten teren właśnie marszałkowi Struzikowi, żeby marszałek Struzik mógł go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem zagospodarować. Bardzo pana serdecznie o to proszę. Ma pan Radę Gminy 29 marca, może pan tutaj w tej sprawie intencjonalną uchwałę przyjąć. Także panie wójcie, mam nadzieję, że ja przyjmę pana zaproszenie na spotkanie z działaczami lewicy, a pan przeprowadzi tę sprawę. I w ten sposób tutaj dzięki panom redaktorom żeśmy dopięli dwa tematy. Dziękuję. Panie senatorze, zapewne nie spotkamy się już online z naszymi słuchaczami, widzami przed świętami. Co by pan powiedział na te święta, które się zbliżają? Jakieś dobre słowo na te trudne czasy i trudne święta, bo to już, tak jak pan wcześniej mówił, dwa razy mieliśmy święta z COVID-em w tle, teraz mamy święta, COVID nie ustał, tak, ale z wojną w tle. Coś dobrego. Przede wszystkim chciałbym życzyć, żeby każdy z nas wykorzystał ten czas jeszcze Wielkiego Postu do takiego odnowienia się wewnętrznego i takiej refleksji nad tym, co jest najważniejsze w naszym życiu. I żebyśmy potrafili czerpać z tych źródeł, które naszym dziadom, pradziadom, naszym przodkom dawały ogromny impuls do życia w sytuacjach niejednokrotnie znacznie trudniejszych niż my jesteśmy dzisiaj i potrafili czerpać z tego nadzieję i natchnienie do swojego życia, żebyśmy potrafili właśnie w taki sposób podejść do tej rzeczywistości, bo skoro żyjemy w takich czasach, widać, że ten, który nas stworzył, ma plan w stosunku do każdego z nas. I chciałbym życzyć Państwu przede wszystkim błogosławionych i pełnych nadziei świąt Wielkiej Nocy, i wszelkiej pomyślności i we wszystkich obszarach, w których Państwo jesteście aktywni, a więc w Państwa życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym, środowiskowym. Wszystkiego dobrego. I ponieważ już kończymy, jak rozumiem, nasz dyżur, to chciałbym serdecznie wszystkim tym, którzy nas oglądają, podziękować za to, że mogliśmy chwilę podyskutować, porozmawiać i życzyć Państwu spokojnego wieczoru i zachęcić Państwa do subskrypcji mojego kanału na YouTubie. Jak również chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować obu panom redaktorom, panu redaktorowi Arturowi Iniarskiemu z portalu Ciechanów Inaczej, panu redaktorowi Adamowi Mosakowskiemu z portalu, przepraszam, Pult Ciechanowa. Ja już tutaj patrzę na pana redaktora, a więc jeszcze raz to powtórzę. Chciałbym serdecznie podziękować panu redaktorowi Arturowi Iniarskiemu z portalu Pult Ciechanowa i panu redaktorowi Adamowi Mosakowskiemu z portalu Ciechanów Inaczej za współpracę przy powstaniu tych dyżurów online i życzyć spokojnej nocy. Dziękuję bardzo i do zobaczenia i do usłyszenia.